Witajcie! W dzisiejszym odcinku recenzji niesponsorowanej chciałbym pokazać Wam moje drugie podejście do znalezienia laptopa, który będzie w stanie zastąpić komputer stacjonarny. Zarówno jako stacja robocza, ale także jako źródło rozrywki. W poprzednim odcinku testowałem laptopa MSI GP66 Leopard, który niestety przynajmniej w mojej ocenie nie był wart swojej ceny. Tym razem postanowiłem dać szansę temu oto Asusowi. Jest to model Asus ROG Strix Scar 15 na Ryzenie 75800H i RTX 3080. Co ciekawe, producent chwali się, że wykorzystał w nim ciekły metal. Zobaczymy. Okej, widzieliście testy, teraz czas na podsumowanie. Więc tak, mamy bardzo mocny procesor, który spokojnie poradzi sobie z większością zadań, które przed nim postawimy. Do tego mocna karta graficzna, która nie jest bardzo ograniczona przez problemy z odprowadzaniem ciepła i poradzi sobie z większością tytułów. Dalej nie jest to pełen RTX 3080 ze 150 W, jak w przypadku MSI GP76 Rider, ale cena też jest znacznie mniejsza. Matryca z niskim czasem reakcji i odwzorowaniem na poziomie 95% sRGB jest naprawdę przyjemna w odbiorze. Bateria jak na laptopa gamingowego trzyma naprawdę dobrze, wykonanie całości jest na całkiem przyjemnym poziomie.
Przy rozbieraniu należy pamiętać, aby nie wyrwać dwóch taśm łączących podświetlenie dołu laptopa z płytą główną. I mnie osobiście na przykład do gustu nie przypadła mechaniczna klawiatura, ale jest to osobista preferencja. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała. Jak tak, zostawcie suba i łapkę w górę, aby więcej osób mogło ją zobaczyć. Do zobaczenia!